Cześć, siemanczko, witam was w drugim questie na mapce eventowej Sylwestra 2016 oczywiście. Okej, jest tutaj kierownik sali balowej. I bierzemy od niego oczywiście misję. Już tam kątem oka zobaczyłem, że chodzi. Trzeba iść do Kowala. I tam pisało, że to Unila, więc szybko lecimy. Powinien to być teleport, jest Jon. Quest raczej nie będzie, myślę, skomplikowany oraz myślę, że też nie będzie nie wiadomo jakiejś nagrody za niego. No ale oczywiście warto jest zobaczyć. Tym bardziej, że one jakieś strasznie długie nie są. Po pierwszym questie nie dostaliśmy też w sumie nic ciekawego, o ile coś dostaliśmy. Nic nie widzę, chyba nic. Więc no, na boga to nie jest. Okej. Zimne ognie. Oczywiście chodzi tutaj, że... konwój czy wóz, coś takiego po drodze jak jechał do tego, do naszej krainy czy coś takiego, został oczywiście obrabowany z tych fajerwerków, a my po prostu mamy je odzyskać. Dobra, lecę do uroczyska i zaraz się widzimy. Jesteśmy w uroczysku, tutaj jest namiot, a tutaj jest logiczne wejście do namiotu, więc wchodzimy. Halo, halo, czy ktoś jest w środku? Możemy zobaczyć, co jest w zniszczonych torbach. Zaglądamy. Paczka zimnych ogni. To jest właśnie ta skradziona paczka zimnych ogni. Teoretycznie powinniśmy teraz wyjść i pójść do Unila chyba. Ale jak widać, do namiotu idzie jakiś gad morderca, który nie ma serca i nas będzie chciał zabić. No właśnie. Tak on mówił. I z tego, co się orientuję, zabrał nam zimne ognie oraz nas zabił. Szybki stres. Chciałbym być taki ogólnie. Bym się wczuł wtedy tak zajebiście, ale... tak, to muszę czekać te swoje 16 sekund, więc nie za ciekawie. Dobra, od razu lecimy z powrotem z tego, co się orientuję, do Unila. Tak, no powiedz wszystko Unilowi. Bierzemy oczywiście tutaj teleport na leniwca. Wal mnie za mury, bo wam nie wierzę, że umiecie teleportować. No i jesteśmy za murami. Bodajże powinien on nam teraz dać przyrządy potrzebne do stworzenia jakichś takich fajerwerek wersja biedna. $5000 mu daliśmy. I jest celowy drut oraz opiłki żelaza. Stwórz zestaw to zimnych ogni. Powinniśmy iść raczej do jego chałupy. Stół roboczy. I robimy aż do skutku. Nie wiem, ile to może zająć. Nigdy tego questa nie robiłem. I jest. Paczka zimnych ogni, dokładnie to samo. Zanieś zimne ognie kierownikowi balowej sali. Czy z sali balowej. Dobra, lecimy to na mapkę eventową. Okej, żeby wejść na mapkę eventową z powrotem, trzeba wejść do ratuszu Garkahan. Później tutaj na prawe skrzydło i tutaj jest strażnik, który wpuszcza nas. Szkoda, że wcześniej nie można było tędy wejść. Ale dobra. Wracamy do naszego zleceniodawcy. Oddać mu fajerwerki. No, gadaj, gadaj. Pióro puszcza jakieś. Świetnie, już lecę, dobra. Poproś tę krawcową o nowe pióro puszcze. Z tego, co się orientuję, będzie trzeba iść do Taffy Verbin. Mogę się mylić. I ona będzie miała dla nas jakieś takie specjalne zadanie. Z kurczakami. Dobra, lecę do Taffy, zobaczymy. Jest Verbin, jest oczywiście tam Taffy, ona tam siedzi sobie taka samotna na drugim piętrze, więc idziemy oczywiście i toczymy towarzystwa. No cześć. Trzeba zagadać. Czy zrobisz pióro puszcze? Ale już oczywiście zrobi. Więc trzeba, jak to się mówi, iść po piórka. 30 piór kurzych i 3 pióra pawie. Masakra.
Dobra, w pierwszej kolejności w Nizinie Wieśniaków, jeśli się nie mylę, będzie możliwość zdobycia 30 piór kurzych. Więc trzeba sobie kawałek podlecieć. Oczywiście. Chyba z Nitel będzie szybciej. Da, lecę po kurczaki. Okej, jednak to nie była tam Nizina Wieśniaków, bo chyba tak wcześniej mówiłem, ale podkroci Nitel. Są tutaj kurki. O, są pióra. To będzie taka zabawa, że... Przemasakra. Ciekawe, ile będzie trzeba czekać między tymi. Kokuta, myślicie, że też się uda? Nie, kokuta się nie da, tylko kurczaki. Dobra, będzie zabawy. Ale okej, pobawimy się. Udało się wyrwać te 30 piórek kurczaków. Zajęło mi to dokładnie 19 minut. Więc no... Coś... Akurat to zadanie było tak... Przypomina mi się piekanie 50 razy wokół kaktusa, które było na dzikim evencie. Na dzikim zachodzie, czy jakoś tak. Okej. Teraz trzeba iść do winnicy pod Nitel, do pawia i mu wyrwać 3 pióra. Dawaj pióro. Jedno jest. Drugie jest. Trzecie jest. Poszło nad... Bardzo szybko. Dobra, wracamy do Taffy i będziemy kombinować dalej. Jest i nasza Taffia. Mam pióra, o które prosiłaś, pokaż mi je. Wszystko jest dobrze, ale nie są to pióra karnawałowe. Różowy, niebieski, pomarańczowy odpowiednie. Dobra, będzie trzeba znaleźć barwniki do zrobienia farb. Z tego co się orientuję, żeby po prostu te pióra pokolorować. Zapytaj o nie alchemika. Dobra, lecimy do alchemika i będziemy mu przynosić od razu wszystkie rzeczy potrzebne na te farby. Okej, żeby zdobyć potrzebne barwniki, musieliśmy udać się aż do Nitel, tutaj do Nitrusa. Właśnie przy nim jesteśmy, trzeba z nim pogadać. Barwniki. Pomarańcze, szosy to pasy, jakieś tam pierdoły. Mam składniki na barwniki. On nam oczywiście mówi, co jest potrzebne. Ja wam wkleję opis filmu, żebyście od razu mieli. Dobra, teraz trzeba chwilę poczekać. W opisie filmu oczywiście będzie wszystko, co jest potrzebne, żebyście od razu sobie mogli z góry wszystko przygotować, tak jak ja. Otrzymałem oczywiście barwniki oraz udałem się od razu do Taffy, żeby wam nie pokazać podróży. I teraz mamy 15 minut przerwy. I w tym czasie polecam się przejść, według questu będą potrzebne, zobaczcie sobie w opis, będą potrzebne potrawy. I w tym czasie najlepiej pójść, będą dwa zestawy potraw i je po prostu sobie przynieść. Okej, ja w tym czasie to zrobię i zaraz się widzimy. Odebrałem już od bodajże Taffy pomarańczowe pióropusze oraz inne. Teraz jak widać wróciłem na salę balową i trzeba pogadać z kierownikiem naszym. Okej, teraz będzie trzeba dopasowywać nowe pióropusze. Mam dla ciebie pomarańczowy pióropusz. Jesteś zachwycona, to zajebiście, też mnie to cieszy. Tutaj niebieski. I... Jeszcze jedna tancereczka z różowym jest tam. Po gromce oczywiście działa. Masz różowy, jeśli chcesz. Dobra, wracam do naszego szerfa. Mm-hmm.
I tutaj, jak widać, nie umieją kaleki tańczyć. Będzie im trzeba znaleźć nauczyciela tańca. Taki oczywiście będzie w wiosce tańców, jeśli się nie mylę. Tak, dokładnie. Dobra, lecimy do wioski tańców, znaleźć gościa. Jesteśmy, jak widać, u tańców. Jest tu też Janko, z którym gadam o nauce. I znowu musimy wrócić najprościej na świecie do kierownika. Udało się nam w końcu wrócić. I teraz w ruch zaraz pójdą to wszystko, co mam w torbie. Mam zamówione potrawy, chociaż nie mam pojęcia, o które on prosił. I dostawa. I to już jest koniec questa, jeśli przynieśliśmy rzeczy, które są w opisie filmu. Na szybko przynajmniej czas jest mocno zaoszczędzony. No i co, to by było to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. A ja się z wami po prostu żegnam. Do zobaczenia. Cześć.